No, trzeba było tak od razu zrobić. Trzeba było tak od razu zrobić, to nie byłoby problemu. A tak to niepotrzebnie dwa życia traciłem. A tak to bym miał cztery. I byłoby fajniej. A tak to jest niefajnie. Jest brzydko. Jest beznadziejnie. Tutaj mamy na dół jakieś zejście. A tam mamy też dalej przejść. Nawet to już mamy za sobą. Te sekwencje. O, tu coś na dole jest. Ej. Widzę, że kurde, znowu Genie Tokena mamy. A, jeden. Dobra, to już mamy wszystko zrobione. Teraz tylko Red Gemy trzeba pilnować i będzie elegancko. To założę okulary, bo kurde, musiałem na chwilę zdjąć, bo powiem wam, że przez to, że dzisiaj byłem w robocie na 5 do 11, czyli na 6 godzin, to momentami mam coś takiego, że aż muszę zdjąć okulary. Bo organizm mój mówi, mój organizm podpowiada mi, że powinienem w ogóle pójść wcześniej sobie na drzemkę. A ja, jako że wróciłem i nic nie spałem, ani nie drzemałem sobie, no to lecimy na żywioł, taki srogi dosyć żywioł, bo jestem świeżo co po robocie, coś tam ogarnąłem z psem, zszedłem sobie, poogarniałem swoje. Więc dlatego ta sesja może być taka troszeczkę dosyć interesująca pod względem mojego komentarza. Bo jak widzicie, rozgadać to ja się potrafię. Ale jest jedno ale. Że czasami po prostu mnie zwiecha bierze. Tak więc będę co jakiś czas sobie wodę pił. Mam nadzieję, że woda mi kurde pomoże. Bo może być nieciekawie. Może być naprawdę nieciekawie. O! W końcu się udało. Doszliśmy w końcu na drugą stronę. Oh yeah! Teraz pytanie, gdzie będziemy chcieli iść. Chyba tutaj wypadałoby pójść. Tak mi się wydaje. No to raczej nie ma exitu. A przynajmniej tak mi się wydaje i mam nadzieję, że nie będzie, bo jak będzie, to się troszeczkę zezłoszczę. Dobra, trochę chłodnej wody i jedziemy z koksem. A, nie ma tutaj exitu. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Śmietniki mi nic nie dały, kurde. No co za frajerzy. Aha, dobra. Tutaj będziemy mieli, w sensie tam będziemy mieli pokój z laserami. Więc ja bym chyba się teraz cofnął i zobaczył, co tam kurde ominąłem. O, właśnie tutaj. A, i tu checkpoint mamy, dobra, elegancko. I nic kompletnie mamy, nic kompletnie. Zero, nul. Ale tutaj mamy klejnocik, więc elegancko. Dobra, czyli tutaj nic już nie pozostaje nam do zrobienia, więc możemy się cofnąć teraz do tego pomieszczenia z laserami. I tak też uczyńmy. Tak więc cofamy się tam. Dobra, czyli trzeba będzie teraz ustawić te oto platformy. Te oto takie. Te oto tutaj takie cosie trzeba będzie jakoś w miarę ustawić, żeby odblokować sobie przejście. Tylko jak my mamy to zrobić? Żeby nie oberwać przy okazji. Tam mamy jeszcze jakąś platformę. W sensie jakiś taki klocek do przesunięcia.
Nareszcie, moi drodzy, ja pierdzielę. Jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało za mną, mianowicie jest teraz światło, ponieważ zrobiło się tak ciemno, jest godzina 16:15, ja zrobiłem dosłownie rage quita z tej gierki na z jakąś godzinkę lub dwie. I widziałem, że tutaj powinien pojawić mi się Red Gem, a się kuźwa nie pojawił, więc będę musiał jeszcze raz ten poziom powtarzać. Więc zajebiście, tfu, oczywiście, że tak. Nie podoba mi się to w ogóle, bo powinien pojawić się ten Red Gem, a się nie pojawił. I teraz nie mamy 100% i chuj mi w dupę, brzydko mówiąc. Ale dobra, zakończmy sobie jakoś, kurde, tą piramidę. Szczerze powiedziawszy, ogólnie świat sam w sobie jest naprawdę zajebisty, ale ten poziom to była po prostu jakaś kompletna... To w ogóle jakieś nieporozumienie było, ten poziom, który robiliśmy przed chwilą. No totalne nieporozumienie. To jest coś, co nie powinno się w ogóle wydarzyć. Ale przynajmniej, kurde, zrobimy sobie na szybkości rundę bonusową, tak więc ZW. Czternasty Blue Genie Gem, proszę państwa. Kuźwa, w końcu mamy kolejną rundę bonusową skończoną. Dobra, to taki szybki speedrun, kurde, trzeba szybko przeiksować i zapisać, co trzeba, żeby mieć już, kurde, na jutro przy okazji odcinki gotowe. Bo jutro jest 22 grudnia. Aladdin! Jasmine! Are you alright? Aladdin, you don't have much time. Nazira's henchmen trapped me in this cage as a gift to an Egyptian god. I don't know how long we have before he comes back, so you need to hurry and get me out of this trap. An Egyptian god? Watch out! Anubis. Będziemy walczyli z Anubisem, proszę państwa. Jedziemy z koksem. No, jak widzicie, konfrontacja jest dosyć prosta, bo musimy atakować to coś, co lata wokół, kurde, Anubisa. Te takie nietoperze, czy nie wiem, kurwa, co to jest za stworzenie. W każdym razie musimy zaatakować teraz na przykład dwa takie stworzenia, żeby pozbyć się tarczy Anubisa. No, konfrontacja wydaje się dosyć prosta, przynajmniej z tego, co ja widzę. Ale musimy się w miarę sprężać, żeby nie było potem akcji, że... No. Żeby potem nie było akcji, że wiadomo co. I proszę bardzo, już ma nawet połowę zabranego życia Anubis. I z tego, co widzę, te demony, co nas atakują, to one potem nas spowalniają przy okazji. O, 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 o. Kurde, ale jakie on kurwione oczy ma dosłownie, widzicie to? Jakie czerwone? Czerwone kurwa szkła? Bez kitu, nie? Czerwone szkła. A wy opowiadajcie w sekcji komentarzy, jakie wy macie wspomnienia z walką z Anubisem. Wydaje mi się, że bossowie w tej gierce są bardzo, 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 bardzo prości. No, zresztą kurwa widać już, jak żeśmy porobili, kurde, śmietnika. I po Anubisie, proszę państwa, i po Anubisie. Możemy sobie zapisać. Elegancko. To jest właśnie to, nie? Aladdin! Jasmine! You've rescued me, Aladdin. Thank you. We don't have much time. I overheard Nazira's henchmen say that my father and I were being used as bait in order to trap you. Hasn't worked so far. Do you know where they've taken the Sultan? The henchman also said that my father was taken to the ancient city. If it's the place I think it is, there's a map in the palace library that shows how to get there.
I'll go get the map and meet you outside of Agrabah. And Jasmine, be careful. Okej, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię, jak i tą sesję. I będziemy sobie teraz Jasmine grali, ponieważ Jasmine została uratowana, więc teraz będziemy mieli gameplay Jasmine. Oh yeah, i to kurde miasto w tle, ja pierdziule. Nie mogę się szczerze doczekać gameplayu Jasmine, możliwe, że nawet jutro sobie nagram dodatkową sesję z Alladyna. Na pewno będę dzisiaj sobie wracał i po tego Red Gema do jednego i drugiego poziomu. Tak więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzeba było to jakoś skończyć. Nagrywałem to 21 grudnia o godzinie 16:24 i nie wiem, kiedy to wleci. Prawdopodobnie wleci to jakoś w pierwszy dzień świąt, przynajmniej ta końcówka tej sesji. A więc życzę wam wszystkim wesołych świąt. Zdrowych i spokojnych, żeby te święta były jak najfajniej spędzone. Oczywiście w gronie rodziny i tak dalej, żebyście się nawpierdzielali. Dużo sałatek i niesałatek. Ja się z wami żegnam. To był pomidorowy.pl, to byliście wy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z lewami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Alladyna i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo! Siema!